co? Szukaj, szukaj. Gdzie twój świat? Twój dom? Okręcimy tobą raz i drugi, żeby ci się wszelki świat zagubił. Potykaj się, szukaj po omacku. Muć powietrze, daremny wiatraczku. Jak dogonisz, nie podglądaj przez chustę. Jak pochwycisz, przytrzymaj pustkę. Nie odwijaj zawiązki z czoła. Musisz wierzyć w coś tam dookoła. Gdzie przycupnął twój świat? Na grzędzie. A to szukaj go wszędzie. Innego nie będzie. Z początku było nam bardzo wesoło. Z oczyma zawiązanymi czarną przepaską chichotaliśmy beztrosko, potykając się o pięć własnych zmysłów, uderzając co chwila głową o niski sufit nieba, nabijając sobie guza za guzem. Krążyliśmy w koło Maciejów dookoła żarówki słońca. Zrywaliśmy się, biegaliśmy i wpadaliśmy sobie raz po raz w ramiona, stwierdzając z rozczarowaniem, że to tylko my. W końcu zbici w gromadkę, protestowaliśmy. My nie chcemy się już bawić. I zrozumieliśmy, że to wcale nie jest już zabawa. Serż! Serż! Co ma znaczyć to mokre prześcieradło? Mamusiu, dzisiaj w nocy przyszedł jakiś pan i zrobił siusiu na moje łóżko. To nieładnie. Serż, po prostu nie rób tego więcej. Uśmiechnęła się pobłażliwie. Opowiedziała o wszystkim mężowi. Oboje uśmiali się z tego serdecznie i zapomnieli. Lecz gdy następnego ranka historia się powtórzyła, zaczęli się niepokoić. Nasz Serż ma już 8,5 roku. Od dawna mu się to nie zdarzało. Jeżeli będzie się to powtarzało, to zaprowadzimy go do lekarza. Powtórzyło się już nazajutrz i musieli go zaprowadzić. Lekarz zbadał chłopca, wypytał go zręcznie o wszystko, po czym zawyrokował. Musiał mu ktoś zrobić przykrość. Chłopiec odreagowuje i mści się. Podświadomie. Po takiej diagnozie rodzice Serża popadli w kompleksy. W poczuciu winy nie śmieli mu niczego odmówić. Mimo tych wyjątkowych warunków, malec moczył łóżko każdej nocy. I z uporem powtarzał: dzisiaj w nocy przyszedł jakiś pan i zrobił siusiu na moje łóżko. No nie kłamie, nawet widziałem jego... No, Serż, zważaj na język. Rodzice Serża już się nie uśmiechali. Trzeba było zacząć działać.
Tatuś i mamusia schowali się za szafą, by czuwać nad spokojnym snem jedynaka. O 3:00 nad ranem jakiś kształt pojawił się przy łóżeczku chłopca. Najpierw słychać było szum wody. Później odgłos wodotrysku. W końcowej fazie była to już kaskada wodospadu. Nagle ucichło. Postać mężczyzny oddalała się zwolna, jakby z żalem. Był to postawny osobnik wysokiego wzrostu. Na ułamek sekundy księżyc oświetlił twarz intruza. I co, poznałeś go? No tak. Kto to jest? Ten zboczeniec? To mój kierownik działu. Ostatnio niezbyt nam się w pracy układa. A więc wiesz, co powinieneś teraz zrobić? To kilka kroków stąd. Oni też mają dzieciaka w wieku sęża. Kochanie, ale mi się nie chce. Przysięgam ci, że z wielką chęcią bym poszedł, ale mi się nie chce nic a nic. Ty nie kochasz naszego syna. Ale czekaj. Zdaje mi się, że w lodówce jest jeszcze jakieś piwo. Chodź, wypijesz, to ci dodę odwagi, ty tchórzu. Ci młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, mówią szybko, niewyraźnie. Mówią, że szukają siebie, szukają miłości Boga, zbierają się w wielkie stada, grupy, grona, gromady. 100 000, 200, 500, 1 000. Czy to nie było? Czy rzeczywiście można w tym tłumie odnaleźć siebie? Nadzieję? Miłość? Wiarę? Czy najpiękniej unosi się do nieba modlitwa miliona spoconych ciał? Czy o to chodziło nauczycielowi? Jeden skowronek, jedna nuta dotrze do ukrytego. Ale 1 000 000 skowronków to jest coś monstrualnego. Opamiętajcie się, młodzi. Przyjaciele. Jesteście przerabiani na masę. Masę ludzką, masowego odbiorcę. Jesteście przerabiani na ciemną masę, na masę towarową. Pamiętajcie, że milczenie jest wymowne, że nienawiść krzyczy, ryczy, ujada i wyje. Miłość uśmiecha się, milczy, czeka na was.
Przeczytałem w gazecie, że apokalipsy nie będzie. Żeby uczcić tę dobrą nowinę, poszedłem do McDonalda i zamówiłem hamburger. Jakie to szczęście, myślałem, gdym entuzjastycznie przyprawiał hamburgera keczupem. Że nie będzie trąb anielskich, ani gwiazdy spadającej na ziemię. Co by nam tę ziemię spaliło? Dotychczas konsumowałem bez entuzjazmu, ponieważ żyłem w oczekiwaniu katastrofy. Po co właściwie ketchup, gdy i tak zmierzamy ku katastrofie? Ale teraz świat ma przyszłość, więc dołożyłem sobie jeszcze ketchupu, bo teraz już warto. Również nazajutrz spożyłem hamburgera z podwójnym ketchupem. Ale trzeciego dnia zauważyłem, że konsumując podwójny ketchup po raz trzeci, nie dotrzymuję kroku swojej epoce. Pierwszego dnia ją wyprzedzałem, drugiego nadążałem za współczesnością, ale trzeciego byłem już zapóźniony. Podwójny ketchup po raz trzeci to wstecznictwo. Aby nie pozostać w tyle, powinien być co najmniej potrójny. Zjadłem więc potrójny. Trochę mi się odbiło, ale w zasadzie nie czułem się źle. Kłopoty z żołądkiem miałem dopiero po keczupie czterokrotnym. Udało się je zażegnać za pomocą Alka-Seltzer. Po keczupie pięciokrotnym nic nie pomogło. A po sześciokrotnym, na samą myśl o siedmiokrotnym, robiło mi się niedobrze. Co dalej? Nieubłagany rozwój konsumpcji wymagał keczupu siedmiokrotnego, później ośmio, dziewięcio, dziesięciokrotnego i tak dalej bez końca. Bo teraz, kiedy apokalipsę odwołano, przyszłość nie miała już kresu. Załóżmy, że przytrzymam keczup nawet dziesięciokrotny. Ale później? Podpaliłem McDonalda. Tu chodziło o życie. Pożar nie był wielki. Gdzie mu tam do apokalipsy? Ale lepsze to niż nic. Jest cicha wieczorowa pora. Siedzimy całą rodziną, frontem do telewizora. Dziadkowie, rodzice, synowie, córki. A na ekranie same wybiórki. To znaczy tacy panowie i panie, co są specjalnie wybrani, żeby nas bawić na małym ekranie. Wieczór taki spokojny, milutka atmosfera. I tu ni stąd, ni z owąd czuję, cholera, że coś umiera. Patrzę na dziadka, co zjadł przed chwilą 6 pączków firmy Bikle. Czy dziadek się czasem nie kończy? Nie. Dziadek jest wesołutki. Jak zwykle. Jedna babcia różowa, druga babcia różowa. Uśmiechnięta synowa, pełna werby teściowa. Wszystkie wnuki w porządku. W porządku dzieciomina, która widać w półmroku. Pepsi z rumem właśnie wychyla. Na koniec
Wzrok mój trafia na postać wuja Ścicha. Ale on przyznał tylko. Dycha. A jednak nie mogę się pozbyć dziwnego niepokoju. Bo czuję, wyraźnie czuję, że coś umiera w tej chwili. I to tu, w tym pokoju. Jeszcze raz przeskakuję wzrokiem od głowy do głowy. I nagle wiem, co umiera. To umiera piękna sztuka rozmowy. Profesor Trull zbudował maszynę potrafiącą robić wszystko. Na literę N, na próbę, kazał jej zrobić nici. Wykonała polecenie co do joty, więc kolejną musiała zrobić nimby, nausznice, nosy i natrium. Nie wiem, co to jest. Jak to? Ależ to sód. Jeżeli nazywa się sód, jest nas. A ja umiem robić tylko na ny. Ale po łacinie nazywa się natrium. Nie ma tak dobrze, sodu nie będzie. I Trull kazał jej zrobić niebo. Zrobiła jedno, ale zupełnie niebieskie. I Trull zaprosił uczonego Klapaucjusza. Wychwalał zdolności maszyny, że ów aż się rozgniewał. Niech i mnie będzie wolno coś jej rozkazać. Proszę bardzo, ale to musi być na ny. Na ny? No dobrze. Niech zrobi naukę. Maszyna zawarczała i plac wypełnił się tłumem piszących w grubych księgach. Inni porywali księgi i darli je na strzelby. No co, może złe? Wykapana nauka. Co? Ten tłum to ma być nauka? Postawię maszynie jeszcze dwa zadania. Jeśli je rozwiążę, uznam, że jest taka, jaka być powinna. Rozkazuję, aby zrobiła nicę. Nicę? Słyszał kto coś takiego? Co to są nice? Ależ to druga strona wszystkiego. Nicować to przewracać na podszewkę. Nie słyszałeś o tym? Hej, maszyno! Zrobiła najpierw antyprotony i antyneutrony. Tak pracowała, aż natworzyła antymaterię, z której zaczął się formować antyświat. To mają być nice? Powiedzmy dla świętego spokoju, że tak. Maszyno, masz jeszcze zrobić nic. Przez dłuższy czas w ogóle się nie ruszała, a Klapauc już ją zacierać ręce. O co ci chodzi? Kazałeś jej nic nie robić. Nieprawda, kazałem jej zrobić nic, a to co innego? Zrobić nic, a nie zrobić nic, znaczy jedno i to samo. Skądże miała zrobić nic, a tymczasem nie zrobiła nic?
pacierz głowę maszynie. Wiem, co to nie byt i nicość, czyli nic. Te rzeczy należą do klucza literyny. Lepiej przyjrzyjcie się światu. Lepiej przyjrzyjcie się światu. Lepiej przyjrzyjcie się światu, bo wnet go nie będzie. Klapaucjuszu, jesteś głupcem? Albo głupca udajesz. Przestanie istnieć trór. Niebo, kosmos.